Jesteśmy na targach Warsaw Motor Show na stoisku Olimp Sport Nutrition Olimp Racing. Mamy wyjątkowego gościa, Gosia Ardest, najszybsza kobieta w Polsce, jedna z 15 najszybszych na świecie, która występuje w kategorii GT4 Series. Witajcie, witam Gosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko się zgadza, perfekcyjnie powiedziane. Słuchaj, no przygotowywałem się naprawdę długo, bo tych tytułów, tych wszystkich osiągnięć na twoim koncie jest tyle, że naprawdę można się pogubić. Jesteś po zawodach, powoli kończy się sezon. To był bardzo udany rok w twoim wykonaniu. Tak, rok był bardzo udany, bardzo szybki i też debiutancki w kategorii GT, bo to był mój pierwszy sezon w samochodzie kategorii właśnie GT4 za kierownicą Audi R8 LMS GT4. Te nazwy w motorsporcie są strasznie długie, strasznie skomplikowane, ale po prostu idzie do tego przywyknąć. Zaczął się szybko, bo zaczął się w Dubaju w przeddzień moich urodzin, 13 stycznia. Zwyciężyłam razem z moimi oczywiście współzawodnikami, był to długi dystans, 24-godzinny wyścig w Dubaju. Także no, fenomenalny debiut za kierownicą pojazdu, właśnie za kierownicą GT4. Następnie no, też było parę wjazdów na podium, było zwycięstwo w Brands Hatch, było zwycięstwo w Budapeszcie, było pierwsze miejsce na Nürburgringu, drugie miejsce na Nürburgringu i było jeszcze trzecie miejsce w Misano. Także są puchary do kolekcji, półeczka jest uzupełniona, no i to cieszy. To cieszy, ale też motywuje do dalszej ciężkiej pracy. No właśnie, to motywuje i dobrze powiedziałaś, że jest taka zachęta do tej dalszej pracy, ale czy czujesz, że troszeczkę odlatujesz tak nad powierzchnię? Bo wiadomo, bo troszkę można latać nad tą powierzchnią, kiedy się zdobywa takie osiągnięcia, kiedy czujesz, że twój talent się rozwija, ale czy masz też takie poczucie, taką samą kontrolę nad tym, żeby no, przede wszystkim też z taką pokorą podchodzić do kolejnych wyzwań? No, generalnie moim zdaniem motorsport, a szczególnie karting, to jest prawdziwą szkołą pokory, bo najpierw trzeba tych parę opon przejechać, parę treningów też przejeździć, żeby dopiero zacząć no, jechać w tempie, taka jest prawda. Jeżeli chodzi o to dostawanie skrzydeł, no to na pewno po prostu czuję, że latam, że po prostu unoszę się nad ziemią po każdym wygranym wyścigu, po każdym tak naprawdę wjeździe na podium, no bo każde zwycięstwo, każdy puchar, no to jest swego rodzaju właśnie zwieńczenie tego, na co się pracowało, zwieńczenie tego ciężkiego weekendu wyścigowego, też przygotowywanie do tego weekendu. Ale tak, no nie pozwalam sobie na długo na takie wielkie odloty, bo żyję jakby kolejnym wyścigiem, kolejnym startem i wolę patrzeć tak dalekosiężnie, perspektywicznie, a nie skupiać się tylko na jednym takim złotym strzale. Jesteś jedną z gwiazd tegorocznych targów Warsaw Motor Show. Jak ty się czujesz tutaj w towarzystwie no, tak fantastycznych gości? Bardzo fajnie też widzę, że tutaj zaczepiają cię twoi fani. Chyba jest to niesamowicie przyjemne. Bardzo przyjemne, przyznam szczerze, że naprawdę. No, jest coś takiego, co cieszy, bo jakby ta cała nasza praca, w którą wkładamy to, co robimy na torze, zostaje zauważane, doceniane przez ludzi, przychodzą, pytają się, także no mi jakby dzielenie też moją pasją, czymś na czym się, no tak naprawdę tylko i wyłącznie znam, czymś, co robię dobrze, dzielenie się tym wszystkim, to no, sprawia radość, frajdę i satysfakcję. I niezależnie od tego, czy pyta się mnie amator, czy zawodowiec, czy ktoś na przykład z formuły student, co teraz też rośnie w siłę, zwłaszcza na polskim rynku, to po prostu cieszy, tak, i jest to takie, no też satysfakcja. Słuchajcie, to jest chyba najlepszy dowód na to, że znajdujemy się na targach Warsaw Motor Show, bo tutaj, no, za naszą... Nie dają nam porozmawiać, ale mam nadzieję, że nas dobrze słyszycie. Gosiu, ty jesteś, można powiedzieć, jedną z pierwszych kobiet w tym sporcie, bardzo męskim sporcie, która tak tym swoim obcasem, pokaż nam tego obca, ten obcas, który... Taki jest. Taka jest właśnie Gosia Ardest. Mocny, pewny, sztywny, stabilny. I tym białym, takim sztywnym obcasem tak wbija się w ten męski świat motoryzacyjny. I chciałem się ciebie zapytać, czy przede wszystkim skąd ta twoja pasja do takiego właśnie bardzo męskiego, motoryzacyjnego sportu? Przecież mogłaś równie dobrze uprawiać wiele innych dyscyplin, a jednak postawiłaś na ściganie się. No po prostu to była miłość od pierwszego okrążenia, jakby w tym momencie nie wyobrażam sobie, jak by można było mnie wyjąć i włożyć do innej przestrzeni, w której nie ma samochodów, nie ma adrenaliny, zapachu tej spalin, benzynki. No generalnie motorsport to jest moja bajka, a wszystko zaczęło się przez przypadek od kartingu halowego, na który zabrał mnie tata. Tam miałam takie staty nieregularne w kartingowej lidze amatorów, no bo też nie miałam pojęcia, świadomości, że jest coś takiego jak Mistrzostwo Polskie, Mistrzostwo Świata, że motorsport, ściganie się, poza tym, że jest pasją, może być sposobem na życie. I właśnie podczas tych ostatnich zawodów kartingowych ligi założyłam się z tatą, jak już tam zaczęłam, wiesz, googlować, szperać, że jest coś takiego jak profesjonalny karting, to założyliśmy się, że jeżeli będę na podium, będę na jednym z pierwszych trzech miejsc, to kupimy go karta,
no i zaczniemy się ścigać. I byłam trzecia. Także od tamtego momentu, no już tata jakby jest bardzo słowny, też jestem jedynaczką, więc nie miałem tutaj żadnego wyjścia, żeby się nie wywiązać z tej obietnicy. I kupiliśmy go karta, zaczęliśmy się ścigać i no i tak, i w trzecim sezonie startów ujechałam tytuł mistrza Polski, także to też bardzo ucieszyło. Czyli no domyślam się, żeby osiągać takie wyniki, żeby rozwijać się w tym sporcie, no przede wszystkim trzeba czuć tę adrenalinę, nie można mieć lęku przed prędkością. Miałaś taką chwilę, kiedy musiałaś pokonać tą barierę, czy to było gdzieś naturalne, to miałaś gdzieś w sobie od urodzenia? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jednak naturalne, że nie miałam samej obawy przed prędkością, no bo to jest coś, co mnie kręci, że wiesz, pojawiają się no, każdorazowo przed startem te motylki w brzuchu, takie coś specyficznego. Na pewno to, co charakteryzuje kobiety w porównaniu tutaj do facetów, którzy się ścigają i do kobiet, to kobiety znacznie inaczej pokonują te no, przeciwności, czy może te delikatne blokady, czy inaczej, w inny sposób dochodzą do tempa. Otóż facet najpierw, że tak powiem, przewali, przepałuje zakręt, jak to się mówi w żargonie wyścigowym, pojedzie na 110%, tam wypadnie, no cokolwiek, generalnie przejedzie za szybko, a kobieta w przeciwieństwie buduje to swoje tempo, czyli najpierw 70, 80 i dopiero te 90-95%. Także inny jest zupełnie ich sposób no, dochodzenia do granicy prowadzenia pojazdu, ale później efekt finalnie jest taki sam. Także jako takich barier prędkości nie miałam, bo myślę, że jeżeli jest jakakolwiek bariera, to ona po prostu no nie pozwala przyspieszać, tak? Tworzy się ta automatyczna taka samozachowawcza blokada, także nie, tutaj ta prędkość jednak działa na mnie tak motywująco. Kojąco. Kojąco, tak, dokładnie. Gosiu, ty jesteś ambasadorką nie tylko wielu marek, ale przede wszystkim właśnie wprowadzania popularyzacji tego sportu wśród kobiet. Jak kobiety, bo za chwilę przejdziemy do mężczyzn, jak kobiety reagują na to, na ciebie, kiedy właśnie pokazujesz im, że można przede wszystkim za kółkiem dobrze i pewnie się czuć, można czuć się pewnie też w warsztacie samochodowym, bo to też jest ciekawe. Poruszyła się dawno ten wątek kobiety w warsztacie samochodowym na niedawnej konferencji, bo problem jest taki społeczny, tak? Kobieta jednak w warsztacie często jest troszeczkę inaczej traktowana, sama też nie czuje się tak pewnie, a ty jesteś taką właśnie osobą, która próbuje przełamywać te stereotypy. Tak, są to stereotypy, które wydaje mi się, że wynikają bardziej z jakichś uwarunkowań kulturowych, że kobieta nie jest kojarzona z czymś, co jest brudne, ze smarem, z czymś takim no, męskim, tak po prostu, ale staram się te stereotypy przełamywać. Czy tak jak mówisz w przypadku akcji właśnie jednego z moich partnerów, warsztaty przyjazne kobietom, gdzie chcemy zmienić jakby sposób podejścia do kobiety, tak, że okej, przychodzi kobieta do tego warsztatu, no to pomóżmy jej, tak? Nawet jeżeli nie ma tej wiedzy, to zachowujmy się stosownie, powiedzmy jej, co zostaje wymieniane, dlaczego, co by się stało, jeżeli to nie byłoby wymienione. Także to jest, no myślę, że to tylko jest ukłon jakby w stronę kobiet i też nauczenie swego rodzaju etykiety. To, w co również się zaangażowałam, to projekt również ze wsparciem marki Olimp, projekt The Gerson Track Karting Challenge. Jest to projekt, który ma na celu również popularyzowanie motorsportu wśród dziewczyn, tym razem młodych dziewczynek w wieku od 13 do 18 roku życia. Dziewczynki mają organizowane zjazdy, ja jestem ich koordynatorem sportowym. Jeździmy na gokartach, jeździmy na symulatorze, pokazujemy, jak bardzo ważne jest przygotowanie fizyczne, jak ważne jest poprawne odżywianie. Mamy spotkania z psychologami, z inspirującymi osobami. No i tak, podczas Warsaw Motor Show będziemy mieli wyłonione 3 finalistki, które pojadą w marcu reprezentować Polskę do Le Mans. Super, czyli siła jest kobietą również w motorsporcie. A powiedz mi, czy zdarzyło się kiedyś w twoim życiu zawodowym, albo może prywatnym, kiedy tak zrobiłaś jako przytyczka w nos jakiemuś facetowi, który traktował ciebie w rodzaju tak przysłowiowej takiej blondynki, która przyszła do warsztatu i coś tam chciała, nie wiem, wymienić żarówkę, a ty mu, nie wiem, no udowodniłaś, powiedziałaś, chłopie, z kim ty w ogóle masz do czynienia? Wiesz co, może akurat w warsztacie takiej sytuacji na szczęście nie miałam, bo no nie, po prostu takiej sytuacji w warsztacie nie miałam, nie było takich okoliczności, ale przy jakiejś luźnej rozmowie na temat samochodów, kiedy jakby przedstawiam się, prezentuję i mówię, że tak, kierowca wyścigowy, no to takie podejście, że tak, serio, wiesz, średnia reakcja, ale później jak zaczyna się rozmowa branżowa, jeszcze tutaj dotykająca właśnie tematy motoryzacji, motorsportu, no to faktycznie jest taka jakby coś swego rodzaju czapki z głów, a faktycznie ona jednak może coś wiedzieć, faktycznie może nie kochać, może jest tym kierowcą wyścigowym. Także to na takim polu tak. W startach spotkałam się, teraz już nie, jakby teraz cieszę się z tego, że no, moje nazwisko w tym świecie motorsportu na tyle jest już istniejące, funkcjonujące, że nie ma wielkiego zaskoczenia, jak zdejmuję kaski, nagle o, dziewczyna, naprawdę. Nie, już bardziej jest wiadomo, że ten zielono-żółto-czerwony kolor to właśnie kolor mojego kasku.
ale moje początki w kartingu faktycznie były takie, że nawet nie zawodnicy, ale tatusiowie tak no bardzo chcieli mnie zniechęcić w sposób taki, że na przykład, no nie wiem, mówili: Gosia, no to nie jest, co ty, to jest sumienny zapał, przejdzie ci, w ogóle nie, no daj spokój, szkoda po prostu czasu, pieniędzy, zaawansowania. Takie teksty były, było też jeszcze, że na przykład fizycznie nie jestem przygotowana, to też było no, jednym z takich ich kluczowych, podstawowych argumentów. Natomiast teraz ta sytuacja naprawdę zmienia się na dobre, zmienia się na plus i no i tak, czuję się pewnie w tym świecie. No żeby się czuć pewnie w tym męskim, motoryzacyjnym świecie, to nie tylko trzeba mieć ten dryg, ten talent, no, taką chęć pokonywania i przyspieszania, ale to o czym rozmawialiśmy przed naszym wejściem, że no, trzeba dbać o formę sportową, no bo bez tego no ani rusz. Nie, dokładnie, siła, masa, agresja musi być. Tak, no wiele osób nie ma tej świadomości, ale jednak przygotowanie fizyczne no jest jednym z kluczowych elementów. Jakby samochód nie poprowadzi się sam. To się wydaje, że tylko kręcimy kierownicą, gaz, hamulec, zahamujemy i tyle. Absolutnie nie. Jakby cały tutaj nasz kor musimy mieć bardzo, bardzo usztywniony, ponieważ to właśnie całym ciałem, a zwłaszcza pupą, pośladkami, czujemy auto. Także jeżeli nie byłoby tutaj tego napięcia mięśniowego u nas, no to po prostu tak by się działo z nami, samochód by nami pomiatał, co skutkowałoby później na przykład, no nie wiem, brakiem możliwości przekazania informacji inżynierowi, czy samochód jest podsterowny, czy nadsterowny, bo po prostu jesteśmy, no, latamy w tym aucie, tak? Także tutaj cały kor. Nogi, tak? Mięśnie nóg, szczególnie ta lewa noga, bo hamujemy w wyścigówce lewą nogą, jej umięśnienie jest bardzo ważne. Siła nacisku na pedał hamulca wyścigówcy typu GT3 czy GT4 to jest około 110-130 bar, także to jest bardzo dużo takiego punktowego nacisku i ten nacisk wybieramy, no ile ma okrążenie, 14 zakrętów, czyli około tam 13-14 razy na kółko, a zmiana podczas długiego dystansu trwa 2 godziny. Czyli możemy sobie wyobrazić, jakby jakie to są ilości, jakie to są przeciążenia. Też mięśnie szyi są bardzo ważne, jeżeli chodzi o GT3, bo no tak, te przeciążenia boczne też już są bardzo duże, czyli utrzymanie, no znowu, tej stabilnej pozycji w zakręcie. I też przygotowanie fizyczne, jakby im bardziej jesteśmy fit, tym dłużej jesteśmy w stanie utrzymać koncentrację. Na ten brak koncentracji, czy na jej spadek, obniżenie wpływa również ogromna temperatura w samochodzie, to jest blisko no między 40 a 50 stopni, czyli możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy no w zimowych ciuchach wchodzili do sauny, tak? To jest takie wrażenie. Także no jeżeli nie byliśmy fit, no to wiadomo, również ta temperatura i do tego praca fizyczna by po prostu nas dekoncentrowała. A będąc fit, powiedzmy w przeciągu tych, no nie wiem, 2 godzin, jak jest długi dystans, dekoncentrujemy się 2, a nie 10 razy, tak? Także to już no wiele lepszy wynik. Właśnie, to jest fascynujące, tym bardziej, że jak sobie przypomnę, że ty w styczniu startowałaś w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju. Co się wtedy działo z twoim organizmem? No był poddany naprawdę ogromnym przeciążeniom. No tamta temperatura jeszcze dosłownie sięgała zenitu, no bo jest to jednak Dubaj. Mimo że nie był to aż tak sezon wakacyjny, słoneczny w Dubaju, no to i tak jest tam no bardzo, bardzo ciepło. Z takich ciekawostek, no miałam trzy zmiany po 2 godziny, gdzie podczas tych 2 godzin kalorie, które spaliłam, wynosiły blisko 1800 kalorii, także to jest naprawdę potężna ilość i w przeciągu tych 20, no to jest naprawdę, no tak, można powiedzieć, to jest chyba no, dzienne zapotrzebowanie, tak około 2000, zapotrzebowanie kobiety w moim wieku, a ja tą ilość spaliłam tak naprawdę 3, a nawet 4-krotnie, tak? Także no też to uzupełnianie, suplementacja jest no bardzo istotnym tutaj czynnikiem, faktorem, no bo gdyby nie to, no to jakby nie jesteśmy w stanie tak sobie dostarczyć organizmowi wszystkich potrzebnych tych minerałów. Gosiu, jakie są twoje motoryzacyjne marzenia? Bo wiem, że no, jest ich mnóstwo, tak? Oprócz tego prywatnie przecież jesteś studentką dziennikarstwa, też masz chyba pod tym kątem sporo planów, ale jakie masz takie motoryzacyjne marzenia? Bo ten rok 2019 również szykuje się bardzo intensywnie w twoim wykonaniu. No zdecydowanie chciałabym przypieczętować to, czego nauczyłam się właśnie za kierownicą pojazdu GT4, czyli no, walczyć tutaj o pierwszą piątkę w Mistrzostwach Europy, to jest taki mój cel. Na pewno więcej startów za kierownicą pojazdu GT3, a jeżeli nie startów, to chociażby testów, bo to jest taki jakby naturalny dla mnie krok, taka naturalna motoryzacyjna drabinka. Również powtórzenie tego Dubaju, tak, utrzymanie tego zwycięskiego tytułu. I jeszcze w tym roku to nie koniec, bo za 2 tygodnie mam Mistrzostwa Świata, także też będzie się działo, będą emocje i będzie równie ciepły, gorący, piękny Bahrajn. Trzymamy kciuki za Gosię, trzymamy kciuki za jej występ w Bahrajnie i za cały nadchodzący 2019 rok. Gosiu, bardzo dziękuję, że do nas padłaś i odwiedziłaś nasze stoisko Olimp Racing na Warsaw Motor Show.
i cały czas zachęcamy Was do tego, żebyście obserwowali nasz profil na Instagramie, tam cały czas się dużo dzieje, pokazujemy kulisy tego, co się tutaj, tego, co możecie zobaczyć na naszym stoisku, ale też wpadajcie na naszego Facebooka przez cały weekend, no i oczywiście odwiedzajcie profil naszej gwiazdy, a adres to? Na Instagramie gosia.ardest, a na Facebooku gosia.ardest, life is a race. Do zobaczenia.